Cześć, dzisiaj przy okazji kolejnego grzybowego wypadu chcemy coś ciekawego pokazać. Tym razem przedmiotem naszych uwag jest niedokończony Jurajski Park Wodny w Ogrodzieńcu. Proszę sobie zobaczyć, jak to wygląda. W 1999 roku pod inwestycje przeznaczono 35 hektarów po byłej piaskowni i miał tutaj powstać największy w województwie śląskim Jurajski Park Wodny. Z zapleczem hotelowo-konferencyjnym. Jednakże, jak to w Polsce bywa, podczas budowy tego obiektu ktoś zjadł dotację na ten cel. No i mamy teraz to, co mamy. Miejscowi nazywają to miejsce Akropol. Tak to na dzień dzisiejszy wygląda. Powiem, że obiekt robi wrażenie. Tutaj poniżej poziomu jest zalane wodą to wszystko. Tym bardziej, że niedawno były solidne opady deszczu. No i proszę bardzo. Miał być park wodny. A proszę zobaczyć, co mamy. Miało być nowe miejsca pracy. No po prostu szok. Obiekt jest naprawdę duży. Dziwne po prostu jest to, że skoro już wybudowano do tej pory tyle, że nikt się po prostu nie wziął i tego nie dokończył, że nie znaleziono jakich dotacji po prostu, czy środków, żeby to skończyć. No po prostu szkoda, że to zostawiono w takim stanie. Tym bardziej, że wybudowane już jest bardzo dużo. Te wszystkie zbrojenia, fundamenty. Ojejku. Mogło być naprawdę coś fajnego. Tak to wszystko zarosło krzakami, niszczeje. Wokół tego budynku pełno nielegalnych wysypisk śmieci. Szliśmy tutaj od drogi głównej, która prowadzi z Ogrodzieńca do Klucz, to pełno leży po drodze jakichś części samochodowych, plastików i wszystkiego, co tam jeszcze. Po prostu jedno wielkie wysypisko śmieci.
chcieliśmy jeszcze obejść to wszystko z drugiej strony, ale niestety bardzo jest zarośnięte krzakami. W dodatku jakieś doły wypełnione wodą. Pokażemy to tylko od tej strony, jak wygląda. Obiekt jest bardzo duży, robi wrażenie. I szkoda, kurczę, że tego ktoś nie skończy, no bo po prostu tyle zrobiono i to wszystko się marnuje. Tu pewnie wyciągnięte słupy pod jakieś zjeżdżalnie może wodne czy coś. Kto jest bardziej zainteresowany, niech podejrzy sobie temat na Wikipedii. Są też zdjęcia projektu tego całego gotowego, który miał tutaj, co tutaj miało powstać. No i cóż, obeszliśmy cały ten obiekt z jednej strony. To tyle na dzisiaj z Jurajskiego Parku Wodnego. I cóż, do zobaczenia i widzimy się w następnym filmie.